Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w serii, w której to odpowiadam na Państwa pytania przez godzinę. Pytania, które Państwo wstawiliście do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej, do której link znajduje się w opisie. I też zapewne dowiedzieliście się Państwo o tej ankiecie z reklam na pozostałych naszych social mediach, bo mamy bardzo mocno poprzeczytane zasięgi na tej grupie. Dlatego zachęcam nie tylko do wstępowania do grupy, ona jest darmowa, ma tylko taką dziwną nazwę, wynikającą z bardzo, bardzo, bardzo starych. Konotacji, ale także do zalajkowania wszystkich naszych social mediów, również dlatego, że tam znajdują się rzeczy, których gdzie indziej nie ma. Odpowiadam przez godzinę, więc nie zabieram czasu. Pierwsze pytanie, dlaczego górnicy nie protestują w sytuacji, gdy likwidowane są kopalnie? Proces, protesty za czasów Tuska były liczniejsze i widoczne w Warszawie. Mi się wydaje, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. PiS. Doskonale opanował sekret dawania forsy. Nie swojej forsy. Ma jej dużo, bo jak trzeba to może i dodrukować, i pożyczyć, i wiele innych rzeczy zrobić, to się nie obcym dala. Donald Tusk którego, żeby nie było wątpliwości, to nie jest człowiek, którego popieram, ani to nie jest nawet człowiek, którego lubię czy szanuję. Pamiętam, jak facet rządził i uważam, że jego powrót do władzy to byłby kataklizm. Większym kataklizmem od powrotu do władzy Donalda Tuska byłyby tylko kolejne rządy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Donald Tusk, w ogóle cała Platforma Obywatelska, jeszcze się trzymała jakichś zasad. Między innymi zasad ekonomii yy, i tym podobnych. Dzięki czemu na przykład Ewa Kopacz, jak dostała ofertę e, zakupu na zasadzie quasi tajnej umowy nieprzebadanych do końca preparatów, za których skutki miałby ponosić, e, miałaby ponosić odpowiedzialność ona, czyli rząd, to powiedziała tym koncernom, które przyszły z taką ofertą, żeby tam Odeszły, bo ona na taki numer nie pójdzie, bo nie ma czegoś takiego jak kupowanie preparatu, za które producent nie bierze odpowiedzialności i próbuje przerzucić na klienta. No, pista to poszedł. Tak samo za czasów Donalda Tuska jeszcze jakoś tam się właśnie przejmowano takimi kwestiami jak budżet, jak. Pewne kwestie związane z praworządnością, a propaganda, która za czasów Donalda Tuska oczywiście również istniała, nie była aż tak bezczelna i nachalna, jak za czasów PiSu Ergo za Donalda Tuska trochę się liczono jednak z pieniędzmi. W związku z tym, za czasów Donalda Tuska no, nie rozwiązywano każdego jednego problemu. Yy, dowożeniem po prostu kontenerami kasy, często bez pokrycia, przez co chwili obecnej mamy taką inflację, a nie inną. I tutaj gwiazdeczka, bo od razu przyjdą pisowce z 17, ze 17 standardowym Tekstem z ich tam książeczki pod tytułem Jak zdyskredytować człowieka, i będą mówić, że nie tylko w Polsce jest inflacja. Oczywiście nie tylko w Polsce jest inflacja. Tak samo jak niejedyny grubas w Polsce nazywa się Krzysztof Woźniak, tak? Ale tylko dlatego, że w Polsce jest kilka milionów grubasów, to nie znaczy, że. Że ja, że ja jestem szczupły. No nie jestem gruby, chociaż trochę mniej niż ostatnio, nie? Ale to, że schudłem, to też nie dlatego, że zmniejszyła się populacja grubasów na świecie, tylko dlatego, że ciężko pracowałem, żeby schudnąć te kilkadziesiąt kilo, nie? Um, no tyle. Yy, no tak, w związku z tym. Wracając do brzegu, Donald Tusk nie chciał im dawać kasy za bardzo, natomiast tutaj, jeszcze w 2020 albo 2021 roku, pojechał na Śląsk Pan Gowin po prostu z gigantycznymi pieniędzmi. Nie mówiąc tak bardzo, bardzo kolokwialnie, tych ludzi przekupił. Natomiast mówiąc tak bardziej wprost, zaproponował przeróżne programy, Wygaszania kopalń, które wiązały się z ogromnymi przepływami finansowymi, zarówno dla kopalni, jak i dla górników, którzy mieliby odchodzić z pracy lub mieć mniej godzin w związku z ograniczonym wydobyciem, bla 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 bla. Mówiąc krótko, górnicy nie protestują, bo im się nie opłaca. Bo ym, takie szczytne idee jak fedrowanie, dlatego żeby ludzie mieli węgiel na zimę i tak dalej, nie wytrzymują potem starcia z taką bardzo brutalną prozą życia pod tytułem Robimy to dla pieniędzy. Wiecie, gdyby górnicy nie robili tego dla pieniędzy, to by nie wyciągali tak y, ręk po te deputaty węglowe, trzynastkę, czternastkę, barburkę i tej wiele, wiele innych rzeczy. No i żeby nie było wątpliwości, ja nie mam o to pretensji do górników. Ja też pracuję dla pieniędzy. Słuchajcie, wiecie, też. Potrzebuję kasy. W życiu pracowałem już w bardzo wielu miejscach i w telewizjach, i w gazetach, i w internecie. Słuchajcie, w urzędzie Państwowym nawet przez jakiś czas pracowałem, i tak pracowałem tam wszędzie dla pieniędzy. Z pasji o to ja teraz do Państwa mówię. Ale nawet tu zarabiam pieniądze. I gdybym tych pieniędzy nie zarabiał, to prawdopodobnie nie mówiłbym do Państwa, bo jestem dorosłym człowiekiem, który musi mieć pieniądze na funkcjonowanie rodziny. Jak nie zarobię ich na YouTube, to będę musiał znowu zasuwać do jakichś tam telewizji, Ach, nie daj Boże, urzędach Boże, to straszne by było. Nie, wolałbym chyba do biedronki pójść. I kasa lepsza, no i nie ma szansy, że Twoim szefem będzie taki łysy ospowaty pan, znany z tego, że mu nic nie wychodzi. Także. Drodzy Państwo, no, ale zarabiam, tak? Dzięki Państwu zarabiam. Są reklamy. Jak któraś reklama się Państwu spodoba, nie przewiniecie, to zarabiam na tym pieniądze. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki temu, że Państwo poświęcacie czas na ewentualne obejrzenie reklamy, ja nie muszę poświęcać czasu na pracę poza YouTube'em w takim wymiarze, jakbym musiał normalnie poświęcać i dzięki temu mam czas robić dla Państwa filmy. Także, broń Boże, ja nie osądzam górników, no. Praca górnika jest ciężka. Praca górnika jest niezdrowa. Pylica płuc to jest ich choroba zawodowa. Um, praca górnika jest niebezpieczna. Praca górnika wymaga dużego wykształcenia. To nie jest praca dla ludzi tępych, kiepsko wykształconych. Taki górnik szybko ginie. Także ja uważam, że górnicy powinni dobrze zarabiać. Problemem w górnictwie nie są górnicy. Ja górników bardzo szanuję. Wiecie, to, co jest problemem w górnictwie? Lećmy sobie tak od góry. Politycy, którzy obsiedli spółki węglowe, jak dużą część innych spółek, i tam siedzą. Jak taka pajęczyna, po której sobie chodzi pająk. Nie? Tam sobie obejrzyjcie. Ostatnio TVN zrobił całkiem ciekawy program o tym, jak to niektórzy ludzie, którzy zarabiają kupę forsy dzięki koneksjom politycznym, wpłacają potem duże pieniądze na kampanie wyborcze polityków. Czyli jest sobie koleś X, który dzięki politykowi Y zarabia kupę forsy, a potem wpłaci ci temu politykowi Y na kampanię wyborczą. Nie widzicie tu żadnych dziwnych kwestii? Politycy, którzy obsiedli spółki węglowe, to jest jak rak. To jest pierwszy problem górnictwa. Ale to, że oni tam forsę ciągną, to jest pół biedy. Gorzej, że ci politycy bardzo często są niernotami. A niernota, w przeciwieństwie do człowieka, e, który coś w życiu osiągnął, ma jakieś e, pewne poczucie własnej wartości i świadomość, że rzeczywiście jest coś warte. To miernoty zwykle zatrudniają jeszcze większej miernoty. Efekt? Efekt jest taki, że w moim prywatnym odczuciu spółki górnicze są fatalnie zarządzane. A jak są fatalnie zarządzane, to te przedsiębiorstwa fatalnie działają. Na to nakładają się jeszcze związki zawodowe, które w moim odczuciu działają tak, że przede wszystkim chcą pokazać górnikom, że są. Oni zarabiają kupę forsy. I chcą moim zdaniem, w moim prywatnym odczuciu przede wszystkim uzasadnić górnikom, dlaczego oni są, dlaczego są potrzebni, żeby móc tą kupę forsy zarobić. W związku z tym w praktyce, moim zdaniem, no niestety, ale ich działalność w ogólnym rozrachunku no skupia się właśnie na swoim własnym dobrze, a nie na tym, żeby dobrze funkcjonowało przedsiębiorstwo i mamy to, co mamy. Natomiast sami górnicy w mojej prywatnej opinii, podkreślam, że tu nie twierdzę, że tak jest, tylko wyrażam swoją prywatną opinię. Co do tego, co powiedziałem wcześniej, również. Moim zdaniem, górnicy w całej tej układance są pozytywni ludzie, którzy znaleźli się w pewnej matni i padają też ofiarą magii średniej. Wiecie, jak taki górnik, który ciężko pracuje z narażeniem życia z uszczerbkiem dla zdrowia, bo te maski, nie maski, to trochę, oczywiście dużo daje, ale pylica płuc i tak im grozi, i tak się nawdychają tego pyłu, to i tak jest niebez, po prostu szkodliwe dla zdrowia. Taki górnik, który ciężko pracuje, uczył się, ryzykuje, no zarabia, powiedzmy, 5 tysięcy złotych, a dyrektor zarabia 50 tysięcy złotych, no to średnio każdy z nich zarabia po 22 500 tylko, że ten dyrektor ciągle zarabia 50, a górnik zarabia ciągle piątkę. No oczywiście wiem, że ja to przesadziłem, tak, dyrektor pewnie zarabia i, i z dodatkami, premiami, um, z y, tymi radami nadzorczymi, w których być może gdzieś tam siedzi, to może i więcej wyciąga, nie? A górnik też nie wyciąga piątki, to mniej więcej. No ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach 5 tysięcy to przynajmniej w Warszawie to można wyciągnąć z benefitami w dyskoncie na kasie siedząc. I to też bardzo dobrze, bo ludzie powinni dobrze zarabiać. My jako Polacy powinniśmy oduczyć się tego, że patrzymy na innych, ile inni zarabiają, i im zazdrościmy. I chcemy, żeby oni mniej zarabiali. Nie. To my powinniśmy chcieć zarabiać więcej. Powinniśmy dążyć do tego, żeby być społeczeństwem dobrze zarabiających ludzi. Tyle. Kolejne pytanie. Czy ktoś z Orlenu beknie za zawyżanie cen paliwa? Ech. Nie sądzę, a jeśli już, to ktoś bardzo mało istotny, bardzo mało ważny, jakaś pokazówka, ale nie sądzę. PiS raczej przyjął taką strategię, że nigdy do niczego się nie przyznawaj, jeśli złapią cię za rękę, mów, że nie twoja ręka, jeśli znajdą ci kontrabandę w spodniach, mów, że to nie twoje spodnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, drodzy państwo, skoro um, ukręcili web medialnie sprawie granatnika bluetooth, który okazał się być granatnikiem, który eksplodował w gabinecie czy tam w sąsiedztwie gabinetu komendanta głównego policji i nawet nie jest badana przez prokuraturę sprawa, jakim cudem to zostało przewiezione przez granicę, w sytuacji w której zwykły człowiek za nabój, który sobie zachował z wojska, może być ciągany przez prokuraturę po sądach. No to o czym my tutaj mówimy? O no, drodzy państwo Pokrzyczą, 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 i niewiele z tego niestety wyjdzie. Straszna przykre, ale to zależy od nas. To zależy od nas. Um, jeśli będzie bardzo duży sprzeciw społeczny, jeśli będą protesty, to jest szansa, że coś z tego będzie. Natomiast, jak będzie tak, że my, my będziemy, um, będzie przyzwolenie społeczne na ukręcenie łba prawie to ukręcą. Zwłaszcza, że za chwilę będzie jakiś temat zastępczy. Ja obstawiam mm, aborcję. Pani Kaja Godek znowu złożyła jakiś projekt ustawy w Sejmie. Pisto wykorzysta do swoich celów, yy, zrobi z tym jakąś bardzo dużą taką pokazówkę w Sejmie. W związku z tym te środowiska aborcjonistyczne, tamta pani Lempart i tak dalej, wyjdą na ulicę, zaczną protestować. No to znowu wyjdą środowiska pani Godek na ulicę, zaczną protestować. Um, może się też zrobić z tego jakaś e, może się też zrobić z tego jakaś e, większa e, większa zadymka, czy, czy, coś, e, czy, czy, czy coś takiego? No, i, no, no No i tyle, tak. E, będzie będzie, że się tak wyrażę o czym mówić i, i, i to zostanie przykryte tak. A w razie czego zawsze mogą pisowcy powiedzieć, że coś gdzieś tam znowu walnęło, i tak dalej, i tak no, dalej. Bardzo przykra sprawa, ale tak, drodzy państwo, po prostu jest, ale to jest nasza wina. Naprawdę, że my nie, nie umiemy wyegzekwować nic. Dlaczego Polska wciąż pomaga Ukrainie w obliczu takich wydarzeń jak obchody urodzin Bandery w Lwowie? Teraz teraz chciałbym być dobrze zrozumiany, bo. Znajdujemy się w, bardzo, w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Uważam, że nie powinniśmy się znaleźć w takiej sytuacji, ale już nie jesteśmy. I w chwili obecnej, nie mamy bardzo ograniczoną pewną grupę ruchów. Żebyście mnie zrozumieli, uważam, że to, że kult Bandery, który robi się coraz bardziej ostentacyjny na Ukrainie, bo to, że tam były obchody tych urodzin Bandery w Lwowie, to jest jedno. A to, że głównodowodzących Sił Zbrojnych pokazał, że jest banderowcem, cyknął sobie fotkę na tle e, e, portretu Bandery, to drugie. To już jest dużo groźniejsze. Zobaczcie, to już jest, to jest ich szef Sił Zbrojnych, czyli jest zagrożenie, że skoro szef Sił Zbrojnych no, wygląda na to, że tego Banderę czci, a przynajmniej bardzo mocno szanuje, że generalnie Ukraińska Armia też jest przesiągnięta Banderyzmem, a to jest już bardzo groźne. Także to już jest groźnie, groźne. A jeszcze groźniejsze jest to, że ta fotka e, poszła na stronę ich parlamentu. I teraz tak, to, że ta fotka została skasowana, nie ma znaczenia, bo tu nie jest groźne no zdjęcie, tu jest groźne to, dlaczego to zdjęcie powstało. Zrobiłby sobie zdjęcie na tle portretu Hitlera? Nie, bo, bo, bo pewnie gardzisz tym człowiekiem. Prawda? Tu groźnej, natomiast, żeby sobie zrobić zdjęcie na tle portretu Adolfa, no trzeba mieć ostro w głowie poprzestawiane, nie? Tak samo, moim zdaniem, trzeba mieć ostro w głowie poprzestawiane, żeby sobie zrobić bić zdjęcie na tle portretu Bandery. I problemem nie jest to, że powstało zdjęcie, bo to jest objaw tego, że moim skromnym zdaniem, głównodowodzący dowodzący sił zbrojnych na Ukrainie ma ostro poprzestawiane w głowie względem zbrodniarza Bandery. Rozumiecie? O to tutaj chodzi. Choroba i objaw choroby. To jest trochę tak, jak, nie wiem, na przykład jesteś bardzo senny i za każdym razem, gdy coś zjesz, to chce ci się spać. No to to jest niefajne. Ale, ale samo w sobie może być nawet użyteczne. No, chcesz zasnąć, to wcinasz hambuksa i od razu cię muli, idziesz spać, nie musisz brać środków na W pewnych przypadkach może być nawet użyteczne. Natomiast problemem jest nie to, co powiedziałem, tylko problemem jest cukrzyca, przez którą ci się to chce. Cukrzyca bardzo poważna choroba. To, że tam jesteś trochę zmulony, senny, objaw. Problemem jest banderyzm na Ukrainie. Zdjęcie było tylko i wyłącznie objawem tego banderyzmu. Także nie mylmy tutaj choroby z objawem. I. Uważam, że to, że się w takiej sytuacji znaleźliśmy, to jest wina pisu, który jest ewidentnie pioruńsko pobłażliwy dla tego typu sytuacji. To nie jest sytuacja, która się wzięła znikąd. To jest sytuacja, która narasta od dłuższego czasu. Narasta przez pis, ponieważ pis jest pioruńsko pobłażliwy, nie reagował na mniejsze sytuacje, no to ma kolejne. I tyle. Co najmniej nieudolność tej formacji politycznej, a być może coś gorszego. Także myśmy, my nie powinniśmy się nigdy w tej sytuacji znaleźć. Tak samo jak uważam, że w, w kontekście pomocy dla Ukrainy jesteśmy zdecydowanie nadgorliwi i ta nadgorliwość od początku mówiłem, że nam wyjdzie bokiem. Bo o ile pomagać trzeba, o tyle być nadgorliwym zdecydowanie nie. Na tym świecie jest cała masa różnych krajów, a czy zdajecie sobie sprawę, że mała biedna Polska. Według niektórych źródeł przekazała drugi co do ilości kontyngent ciężkiego sprzętu na Ukrainę, że myśmy wysłali tam więcej sprzętu, nawet niż Wielka Brytania, ciężkiego sprzętu. No to drodzy Państwo, to nie jest nadgorliwość. I myśmy przecież ten sprzęt, a w zasadzie pisowcy zdecydowali o przekazaniu tego sprzętu z jednostek liniowych. Więc pisowcy zdecydowali o osłabieniu zdolności bojowych polskiej armii, w sytuacji, gdy sami mówią, że grozi nam wojna. No to, drodzy państwo, to jest sabotaż? To jest głupota? Co to jest? I teraz w związku z tym, że pisowcy podjęli decyzję, która doprowadziła do drastycznego zmniejszenia zdolności bojowych polskiej armii, kupujemy na łapu capu koreański sprzęt, który jest, wydaje się, wątpliwej jakości, zwłaszcza w kontekście tego, jak tamci koreańczycy północni sobie polatali dronami, a koreańczycy z południa nie umieli sobie z tym poradzić. No, to od takich ludzi kupujemy sprzęt, kupujemy go spółki, kupujemy go być może za drogo, kupujemy go w sytuacji, gdy czas odgrywa największą cenę, więc z definicji kupujemy gorszy i droższy. To jest sytuacja, w jakiej się znaliśmy, ale już się w tej sytuacji znaleźliśmy. I to, co teraz powiem, nigdy nie powinniśmy się w takiej sytuacji znaleźć, więc nie powinniśmy mieć tych problemów, ale już jesteśmy. W związku z tym mówię z tego punktu widzenia. Teraz, drodzy Państwo. My nie możemy zachowywać się jak histerycy. Rozumiecie? To nie może być tak, że przez bardzo długi czas PiS niestety tolerował banderyzm na Ukrainie, udawał, że go nie zauważa, a ostatnio nawet prezydencki minister zaczął go usprawiedliwiać, porównując Dymowskiego do, do bandery. Za co moim zdaniem powinien co najmniej podać się do dymisji, a prezydent Duda powinien przeprosić. O tym to było w środowym vlogu popołudniowym. I to było wiele lat, wiele, długi, długi czas tolerowane, i nie można teraz nagle powiedzieć: Tak, to wy robicie to, co myśmy tak długi czas tolerowali, w związku z tym my się obrażamy i przestajemy was całkowicie wspierać. Tak się nie zachowują kraje, w ogóle osoby, organizacje, które są, które są poczytalne. Jeszcze raz podkreślę, nie powinniśmy się w takiej sytuacji znaleźć. Nie powinniśmy tej bande tego banderyzmu niestety tolerować, nie powinniśmy przejawiać nadgorliwości we wspieraniu, ale skoro już to robimy, to. Zrobiliśmy niestety, to teraz musimy zachowywać się racjonalnie i nie możemy zachowywać się jak taki niezrównoważony psychicznie człowiek, który biega od miłości do nienawiści w dwie sekundy. Po prostu tak nie można. Wiecie, no tyle. Także my powinniśmy się oczywiście oburzyć. Powinniśmy zażądać przeprosin, powinniśmy je wymusić, powinniśmy zagrozić ograniczaniem wsparcia, powinniśmy być może ograniczyć to wsparcie. Bardzo możliwe, że po... na pewno powinniśmy przestać być tacy nadgorliwi, jak jesteśmy, ale to również z czystego pragmatyzmu, bo to nam szkodzi. Natomiast na pewno nie możemy przestawić Wajchy tak jak byliśmy nadgorliwi, tak teraz zero. Tak jak niestety pistolerował banderyzm na Ukrainie, tak teraz nagle zachowuje się, jakby dopiero teraz się spostrzegł, że to zjawisko tam istnieje i, i się obraża. No tak się nie zachowuje, tak się nie wolno zachowywać. Po prostu to jest pragmatyzm. W życiu, tak jak i w polityce zagranicznej, trzeba być pragmatycznym. Nie można stosować się do emocji i Taki przykład jeszcze, żeby Wam uświadomić. Wiecie, co to jest skręt kiszek? Skręt kiszek to jest sytuacja, która bardzo często występuje, gdy ktoś chce komuś pomóc, ale niestety doprowadza do jego śmierci. Drodzy Państwo, jak bardzo, bardzo, bardzo długo nie jesz. Na przykład. Byłeś wtrącony do jakiegoś obozu, jesteś bardzo wychudły, bo ci nie dawano jeść, to w twoim organizmie zachodzą pewne zmiany, w związku z tym, że przez długi czas nie miałeś pożywienia. I jeśli nagle się bardzo dajesz, to dostaniesz skrętu kiszek i umrzesz. I dlaczego to jest istotne? No, bo na przykład pierwszym odruchem żołnierzy wyzwalających niemieckie obozy koncentracyjne zlokalizowane, na terenie po dzisiejszej Polski, ale niemieckie, pierwszym odruchem jak ci ludzie, którzy wyglądali po prostu jak cienie, wychudzeni, to pierwszym odruchem takim serca tych żołnierzy było dać im jeść. No i jak któryś dał im jeść, a tamten nie wiedział i się bardzo dobrze najadł, to to był już ostatni posiłek w jego życiu. I wtedy przyjacielem. Takiego więźnia był nie ten, kto wyjął swoje racje żywnościowe z plecaka i mu dał, tylko jego przyjacielem był ten, który powiedział: Stój. Niestety nie możemy tych ludzi nakarmić tak, jakbyśmy chcieli. Oni są w pewnej sytuacji, w której zostali wprowadzeni przez oprawców niemieckich i niestety teraz muszą być z tej sytuacji wyprowadzani, i to jest proces. Także niestety pisowcy sprawili, że jesteśmy w pewnej konkretnej sytuacji. I ewentualne wychodzenie z tej sytuacji to też jest pewien proces. Natomiast jeszcze raz podkreślę, to też nie można robić tak, że się będziemy obrażać na naród ukraiński. To nie naród ukraiński jest parlamentem, to nie naród ukraiński jest głównodowodzącym sił zbrojnych. Rzeczywiście, problem banderyzmu na Ukrainie musi istnieć, bo jak polityce, moim zdaniem głównodowodzących sił zbrojnych, to polityk. Cyka sobie, co, coś robi, to po to, żeby budować sobie popularność. W Polsce, jakby, nie wiem, kto jest nawet głównodowodzącym sił zbrojnych, y, zwierzchnikiem jest prezydent. a Głównodowodzącym nie wiem, kto jest. No ale powiedzmy, jakby w Polsce jakiś generał cyknął sobie zdjęcie na tle portletu Hitlera i wrzucił je do sieci, to by natychmiast został zdymisjonowany. W związku z tym on by nigdy tego nie zrobił, bo by wiedział, że na tym straci. Na Ukrainie. Dlaczego to zrobił? Bo był przekonany, że na tym zyska. I, I to pokazuje, jakie są nastroje społeczne. I niestety musimy z tym walczyć. Natomiast walczyć powinniśmy pragmatycznie. Ukraińcy nie są źli. To nie jest tak, że Ukraińcy nagle y, budują swój y, swoją tożsamość narodową na upamiętnianiu rzezi wołyńskiej. Na Ukrainie uczy się Alternatywnej wersji historii. W głowach Ukraińców Bandera nie był zbrodniarzem. Tam w szkołach się tego nie uczy. My powinniśmy zacząć robić walka z banderyzmem na Ukrainie. Powinna się zacząć od akcji edukacyjnej. Mamy granicę z Polską przekroczyło około 8 do 9 milionów Ukraińców. Od 24 lutego. Każdy z nich powinien dostać na granicy z nami ulotkę, żeby sobie poczytać, kim był Bandera i dlaczego, na terenie, i dlaczego nam, Polakom, którzy tak bardzo Was wspieramy, jest przykro, jakby tego człowieka gloryfikujecie. I my rozumiemy, dla Was był kimś tam, ale dla nas był człowiekiem, który wymordował co najmniej około 100 tysięcy naszych braci i sióstr. I pamiętajcie o tym. I gdyby PiS zachował się pragmatycznie, gdyby w lutym te 9 milionów Ukraińców było nauczonych kim naprawdę był bandera, to by nie było takiej sytuacji. Bo naprawdę jest bardzo wielu Ukraińców, którzy są wdzięczni po prostu. Jak mam takie powiedzenie, nie zapamiętujesz człowieka na ulicy, który cię nie zwyzywał. Dziennie mijamy na ulicy tysiące osób. Nie zwracamy na nich uwagi, ale na jednego, który na nas napluł, opluł, rzucił kamieniem czy ochlapał, będziemy pamiętać tygodniami. Uważam, że bardzo podobnie jest tutaj. Niektórzy Ukraińcy na terenie Polski zachowują się fatalnie. Niestety jest ich sporo, ale jestem przekonany, że większość jest w porządku. I zwłaszcza wtedy w lutym oni by chętnie po poczytali i nie mielibyśmy tego problemu. Natomiast no, pisowcy albo są, jak, albo są kompletnie niekompetentni. Albo działają na szkodę Polski świadomie. Tyle. Natomiast przestrzegam przed działaniami historycznymi i przestrzegam przed wszelkimi izmami. Jakieś antyukrajnicyzmy. To nie jest nic dobrego, drodzy Państwo. Poszczucie wzajemne narodu polskiego i ukraińskiego to jest najgorsze, co może nas spotkać. Nas na siebie poszczuć. Chcą nie tylko historycznie, nie tylko Rosjanie, ale i Niemcy. I niestety dostrzegam korzyści w ewentualnym poszczuciu na siebie narodu ukraińskiego i polskiego dla PiSu, który jeśli wywoła w Polsce jakieś zamieszki, to wygra kolejne wybory. Pisowcy są bardzo bezwzględni. Nie dajmy się poszczuć. Polsko-ukraińskie pojednanie to jest to, co powinno nastąpić. To jest to, co jest w interesie narodu polskiego i Polski, Narodu ukraińskiego i Ukrainy. I do tego dążmy. A jak politycy nam w tym przeszkadzają, to wymieńmy polityków. Oczywiście legalnie, demokratycznie. Oczywiście pojednanie nie może być oparte na dojeniu, obrażaniu i gloryfikowaniu bandyty. To tak z grubsza. Czy zbrodniarza. Przepraszam. Co dalej z projektem ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej? Coś jakby tematu przycich. Tak, przycich. Jest to typowo pisowska zagrywka. Zrobiło się wokół tego tematu gigantyczne oburzenie. W związku z tym, jak zwykle, jak jest gigantyczne oburzenie, no to pisowcy są. wyciszyli temat. Jeszcze ta ustawa nie weszła w życie. Im później ona wejdzie w życie, tym lepiej, bo ona jest. Bo ona jest po prostu zła i, nie, i niedobra. Natomiast no, nie widzę tutaj niestety żadnych ruchów w stronę istotnej poprawy tej ustawy. Także to tylko wygląda na zasadzie takiej, że odroczenie wykonania wyroku, a nie zmiana sentencji. Czy po wyborach czeka nas gospodarczy Armagedon? Nie wiem, czy po wyborach, czy przed wyborami, natomiast na pewno czeka nas pogorszenie sytuacji gospodarczej. Hmm. też zależy, kto te wybory wygra. Jeśli je wygra PiS, no to już nie będą mieli kompletnie żadnych, ale to żadnych skrupułów i będą dalej lecieć na zasadzie po nas, choćby koniec świata. No i ten koniec świata gospodarczy rzeczywiście może nastąpić. Na pewno znaczy wygra. Bo za chwilę się dowiecie z kolejnego pytania, że moim zdaniem PIS wygra wybory. Jeśli po wyborach PIS będzie rządził, jeśli po wyborach PIS będzie rządził, to jest Kataklin. Dlatego nie wolno głosować ani na PiS, ani na Konfederację. Konfederaci to są jedyni potencjalni realni koalicjanci PiSu. Dlatego nie wolno głosować na Konfederację, bo każdy poseł Konfederacji to jest zwiększone prawdopodobieństwo tego, że PiS po wyborach będzie rządził, mimo tego, że nie będzie miał samodzielnej większości. Oczywiście jest wiele innych powodów, dla których um, nie należy głosować na konfederację. Um, natomiast to jest jeden, jeden z nich. Jeden z tych powodów. Um, hmm. Dlaczego społeczeństwo nie reaguje stanowczo na e, fakt, że ceny paliw były zawyżone przez. Ostatni czas. Jest bardzo dużo tematów zastępczych. Łącznie z dziwnym trafem. Akurat tam te opaski na Sylwestrze, na Sylwestrze Marzeń. To co, znaczy o nazwie Sylwestrze Marzeń. Sylwestrze w Zakopanem. Co myślicie, że nie widzieli jakie mają opaski? Widzieli. A poza tym cały czas ten filmik leży na stronie, na stronie TVP. No to dlaczego leży na stronie TVP? Myślicie, że leży na stronie TVP, bo TVP chce, chce, chce przykryć ten temat i chce, żeby tego tematu nie było? Czy może wisi na stronie TVP, bo jednak ktoś zdecydował, że to jest dobry temat do grzania? No, jak Wam się wydaje? Ludzie mają bardzo dużo, bardzo różnych problemów. Poza tym, wiecie, to przekaz TVP, też, znaczy pisu też działa, tak? Zobaczcie, było mówione, że będą podwyżki, a nie ma podwyżek, i teraz to, co jest dla ludzi oczywiste, to to, że są, nie ma podwyżek cen na pylonach. A tłumaczenie ludziom, że to dlatego, że te ceny były zawyżane, to już jest trudne. Wiecie, duża część ludzi naprawdę jest na poziomie wiedzy ekonomicznej, i gospodarczej, takiego nawet nie przedszkolaka. Tylko tak poniżej przedszkolaka, takiego przedszkolaka mało rozgarniętego. Wiecie? Ja znam pięciolatkę, która doskonale rozumie, czym są podatki, jak działają. Oczywiście nie w szczegółach, nie? ale takie podstawowe rzeczy, że podatek to jest wtedy, gdy ci coś zabierają i że każdy płaci podatek, bo nawet jak się kupuje lizaka w sklepie, to ten lizak byłby tańszy, więc można by było kupić więcej lizaków. Pięciolatka to rozumie. Tymczasem jakiś czas temu były robione badania, to mi jeszcze Paweł Kukis pokazywał chyba w 2016 roku, bardzo dawno temu i też w innych źródłach też mi pokazywali te badania, kilkadziesiąt procent Polaków uważa, że w ogóle, wtedy uważało, że w ogóle nie płacił żadnych podatków, żadnych, nawet pośrednich. Żadnych, nawet VAT-u, jak kupuje bułkę. Tak uważali, że nie płacą żadnych. Więcej, Urząd Skarbowy przez, przez duży odsetek Polaków um, jest postrzegany jako taka pozytywna organizacja, co to raz na jakiś czas przysyła pieniądze, bo ludzie nie postrzegają zwrotów podatkowych, bo tu o tych mowa, na zasadzie takiej, że skarbówka zabrała bardzo duże pieniądze i część z tego oddała, bo ludzie nie widzą tego zabierania pieniędzy, tylko widzą to, jak te pieniądze, jak fragment z tego do nich wraca. I się cieszą, że wrócił. To skomplikowane. Wszystko to, czego się nie da powiedzieć jednym prostym hasłem w dzisiejszej polityce, jest bardzo trudne do przekazania. Czy dasz radę zrobić dosłownie live z imprezy w Davos? Wydaje mi się, że jestem za krótki. Wydaje mi się, żeby mnie nie wpuścili. Środki techniczne mam. Byłbym w stanie zrobić. Natomiast sądzę, żeby mnie nie wpuścili. Wojna Mencen, Męcen czy Męcen? Sorry, ja tego... Ja nigdy nie, nigdy nie jestem pewny, jak ten facet ma na nazwisko. Wojna Męcen, wolnościowcy. Jak oceniasz ich starcie? Kompletnie nie oceniam. Szczerze mówiąc, to się teraz dowiedziałem, że jest tam jakaś wojna. Już chyba zaczynam rozumieć, dlaczego Artur Dziambor tak bardzo chciał się ze mną spotkać w grudniu. Nie spotkaliśmy się. Odpisałem, czy możemy tam pogadać przez telefon, bo niestety nie mam czasu. To chyba się obraził, bo, bo, nawet, bo nawet nie odpisał. Ale ja nawet, wiecie, ja kompletnie nie śledzę tego, co się dzieje tam w Konfederacji. Konfederacja jest to partia, która, jak dla mnie, już bardzo dawno temu Pokazała, o co tak naprawdę jej chodzi. Że jest formacją dwulicową, że jest formacją nastawioną na zyski dla członków tej organizacji, czyli dla posłów. Pamiętam taśmy konfederacji, jak tam mówili o wyprowadzaniu pieniędzy, jakiś tam ich prawnik mówił przez tam chyba nie kancelarię czy fundację. No i przede wszystkim, no teraz ustawa o broni ojczyzny, tak? Żaden z nich, żaden nie zagłosował przeciwko pięciu zagłosowało za, żaden nie zagłosował przeciwko, a no teraz się wybijają na sprzeciwie względem tej ustawy. No to kurde, to trochę tak jakby rano dawać dzieciakowi pączki, to jeszcze takie niezdrowe, naszpikowane E, a po południu mu mówić, że jest grube i że musi się odchudzać. No to jest po prostu konfabulacja. No i ta konfederacja składa się bodajże z czterech partii. Czyli to jest tak, mała Moim zdaniem w chwili obecnej nieistotna partia, składająca się z 11, plus tam jeszcze doda, doszedł 12, bo go przeciągnęli z Pawła Kukiza kolejnego, czyli 12 posłów. Nawet, nawet, nie, mają, nawet nie mają klubu poselskiego. Mała partia, składająca się z czterech jeszcze mniejszych, i te dwie małe partie, powiedziałbym, te dwie mikropartie, walczą ze sobą względę, wewnątrz mikropartii. Nie wiem o co. Także nie oceniam, bo, bo, bo się nie interesuje. Są poważniejsze rzeczy. Uważam, że Konfederacji się poświęca zdecydowanie za dużo czasu względem ich realnej siły politycznej i realnego znaczenia. Przy czym uważam, że Konfederacja może być groźna, bo niestety jest to formacja, która e, może. M, 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 może, jakby to powiedzieć, może ściągnąć tak zwany elektorat niezadowolony może mieć przez to wystarczająco dużo posłów, żeby razem z pisem mieć większość. I to jest to niebezpieczeństwo, ale to im można bardzo łatwo zaradzić, nie głosować na konfederację. Wtedy po wyborach nie będzie o koalicji z Pisem. To Twoim zdaniem wygra wybory parlamentarne? No, właśnie moim zdaniem PiS. Natomiast moim zdaniem będą mieli około 210 posłów. Moim zdaniem 5 do 10 będą w stanie w jakiś sposób przyciągnąć z innych formacji, na przykład oferując posady wiceministra albo posady dla żony, brata, kochanka w spółkach Skarbu Państwa. Więc będzie jeszcze potrzebowali między 10 a 15. No i tutaj, właśnie, jest to niebezpieczeństwo, że jeśli Konfederacja będzie miała dobry wynik, to oni pójdą bez problemu tam dla posad w ministerstwach, dla różnych innych rzeczy bez problemu. Tak jak kiedyś, część dzisiejszych członków Konfederacji była już w koalicji z pisem w ramach Ligi Polskich Rodzin, i tam bardzo mocno się po, popsadzali, między innymi w telewizji publicznej. Tak, teraz nie mam żadnych wątpliwości, że oni by w koalicję z PiSem weszli. Druga alternatywa to jest pojawienie się wreszcie jakiejś porządnej, naprawdę organicznej partii z ludźmi, którzy już są. Spełnieni życiowo, którzy już coś osiągnęli, a nie tak jak pewien tam kandydat na prezydenta w wieku 40 lat, za bardzo się pracą nie pohańbił, nie? I tam mówił, że chyba był instruktorem surfingu, zapomniał powiedzieć chyba, że półtora miesiąca, nie? E, tylko takich ludzi, którzy tam mieli swoje firmy, zarobili pieniądze, nie są już pazerni na pieniądze, bo te pieniądze mają, nie są pazerni na Blichter, bo ten blichtr mają, nie, są, nie mają parcia na szkło. Bo od dawna w tych szkle jest ich pełną, i którzy naprawdę są się skłonni poświęcić dla dobra Polski, bo pójście do ministerstwa, czy pójście na posła z punktu widzenia przedsiębiorców, to jest rzeczywiście poświęcenie. Z jednej strony to jest wyjście z basenu z całkiem fajną wodą i wejście do basenu, w którym pływają ekskrementy dosłownie, bo polityka to jest dosłownie basen wypełniony fekaliami. I zadawanie się z politykami dla typowego przedsiębiorcy jest to coś po prostu odpychającego, tak to można powiedzieć, więc to jest rzeczywiście poświęcenie. Z drugiej strony kasa. Dla nas, zwykłych Polaków, pensja posła, tam kilkanaście tysięcy złotych razem z dietą i innymi uposażeniami, to jest kupa forsy. Natomiast dla przedsiębiorcy, który latami budował swoje imperium i miał tam na przykład, nie wiem, dwa hotele, to to są drobne. On tyle to wydaje na transport. W sensie na kierowców, którym płaci pensje i, i samochody. Rozumiecie? I teraz taki poseł, idąc do polityki, ry ryzykuje. Znaczy, taki biznesmen, idąc do polityki, ryzy ryzykuje, że mu szlak trafi jego biznesy. Ja na przykład takich ludzi bardzo doceniam. Ja się, do, żeby nie było wątpliwości, do polityki nie pcham, a nie pcham się również z pragmatyzmu. Wiecie, też coś tam osiągnąłem. Nie jestem jakimś wielkim biznesmenem, ale coś osiągnąłem. I bałbym się, że to co osiągnąłem, zostanie zniszczone, gdybym poszedł do polityki. Sam kanał na YouTube jest parę złotych wart. I też głupio mi by było to stracić. A zwróćcie uwagę, że był na przykład darek Matecki, też miał całkiem no, okej okay, kanał dużo, dużo gorszy od wideo prezentacji również pod względem ilości wyświetleń i tak dalej. No ale był, tak? Dopóki nie poszedł do polityki, to jakoś on tam prządł. Przestał. No, niestety, pewne powiązania bardzo szkodzą. Taka prawda, tak, ale jest szansa. Jakaś porządna partia polityczna złożona z ludzi, którzy naprawdę tam idą z pasji, to jest szansa dla Polski. Mam nadzieję, że taka partia powstanie z czystego pragmatyzmu Krzysiowego, żeby miał na kogo zagłosować. Bo jeśli nie powstanie, to mamy przechlapane. Bo Konfederacja nie jest żadną alternatywą dla pisu. Ja widzę, że dla mnie osobiście Konfederacja to jest taki wyciąg z pisu. Wszystkie najgorsze cechy pisu widzę w Konfederacji, tylko w takiej esencji. Powiedzmy, że pis to jest soczek, a Konfederacja to jest taki syropek. Takie. Ja ich tak postrzegam. Kto zajmie funkcję prezesa PIS po Jarosławie Kaczyńskim? Co to oznacza dla obywateli? I drugie pytanie: co choroba Kaczyńskiego zmieni w polskiej polityce? Te dwa pytania pozwolę sobie łącznie potraktować, gdyż one są bardzo zbliżone. No, bo choroba Kaczyńskiego to prowadzi w rezultacie ostatecznym do tego, że zmieni się osoba na fotelu prezesa PIS. A więc zacznijmy od tego, że a trochę podementuję plotki. Pan Kaczyński wcale nie umiera na raka. Przynajmniej według tego, co wiem, to tak nie jest. Pan Kaczyński cierpi na szereg chorób wieku starczego, co jest oczywiste, bo jest starszym panem. Co gorsza, wiele wskazuje na to, że część z tych chorób dotyczy również, nazwijmy to tak bardzo łagodnie, postrzegania świata możliwości pozyskiwania informacji z otoczenia, przetwarzania tych informacji, wnioskowania. Innymi słowy, to pan Kaczyński, wydaje się, że te coraz częstsze, takie jak to się mówi kolokwialnie na internecie, odklejki pana Kaczyńskiego nie wzięły się znikąd. Wzięły się według coraz większej ilości doniesień z jego choroby, o, która jest zdaniem według y, dużej części... Różnych źródeł, w tym powszechnie dostępnych, jest cynicznie wykorzystywana przez jego otoczenie, i po prostu pan Kaczyński jest oszukiwany. Tak jak Putin, według mediów głównego nurtu, jest oszukiwany co do sytuacji na froncie na Ukrainie, tak pan Kaczyński, według sporej liczby źródeł, jest oszukiwany co do sytuacji gospodarczej w Polsce. Analogicznie jak jeden z Kacyków PZP Roski, jeden z pierwszych sekretarzy, któremu robiono takie numery, że jak jego żona szła do sklepu, to specjalnie zanim ona wiedzieli, do którego sklepu, pójdzie o której godzinie, więc usuwali ludzi, żeby nie było kolejki, zatowa zatowarowywali sklep, żeby ona nie widziała tych pustych haków. I generalnie w Polsce były kolejki, nie było towaru. A ta jego żona, jak szła do sklepu, to nie było kolejek, za to było bardzo dużo towaru. I ona potem mężowi mówiła: że Słuchaj, no, Polska jest w bardzo dobrym stanie. No, ja nie wiem, co ci ludzie mówią, mówią. No, przecież w bardzo dobrym stanie. Po, na podobnych zasadach, podobnie jest oszukiwany pan Kaczyński i spodo, podobno z podobnych pobudek. Także tutaj już mamy wpływ choroby pana. Kaczyńskiego, jak choroba pana Kaczyńskiego zmienia, zmienia sytuację w Polsce. No wygląda na to, że człowiek, który podejmuje decyzje, jest niczym Hitler w bunkrze, oszukiwany, oderwany od rzeczywistości, podejmuje irracjonalne decyzje. To jest bardzo złe dla Polski. Natomiast natomiast pan Kaczyński główna jego choroba, o której wiemy, to jest choroba ortopedyczna. Która to, według informacji powszechnie dostępnych, jak się połączy jedno z, z drugim, ym, powinna być operowana już co najmniej w 2015 roku, natomiast nie była operowana. No i tutaj możemy sobie się domyślać, dlaczego. Pewnie z, z dwóch powodów. Pewnie z jednej strony dlatego, że pan Kaczyński uważał, że jest potrzebny i nie może sobie pozwolić na rekonwalescencję, a druga, że się bał yy, samej operacji. Natomiast zobaczcie, jak jest sobie osoba, która jest starsza, która powinna być operowana w 2015, a została zoperowana w 2022, czyli schorzenie, zwyrodnienie tego bodajże stawu biodrowego się yy, pogłębiało przez te 7 lat. Więc na pewno ta choroba jest dużo, dużo głębsza. Pan Kaczyński jest dużo starszy. W związku z tym. Na pewno jest spore, spore zagrożenie, że, że coś mu się stanie I, no i tyle. Natomiast w ostateczności. W ostateczności, spowoduje to, że będzie wymiana osoby na stanowisku prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość i, i tyle. A co to spowoduje? Walkę o władzę spowoduje. Już tą walkę o władzę widzimy. To, że ziobryści skaczą sobie do gardeł z morawieczakami, to jest jedna z kilku wojenek frakcji, które są wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, o których wiem. Ziobryści po prostu, jakby to ładnie powiedzieć, zdecydowali się na nie tyle wojnę podjazdową wewnątrz, tylko zdecydowali się zrobić to frontalnie poprzez krytykę premiera, i tak dalej. Również dlatego, że moim zdaniem Ziobryści zdają sobie doskonale sprawę, albo inaczej, obawiają się, obawiają się, że nie zostaną wystawieni na kolejnych listach wyborczych. Jeśli te listy wyborcze będzie ustawiał pan Morawiecki, to ich nie będzie na tych listach. Jeśli będzie ustawiał pan Kaczyński, to jeszcze, to jeszcze będą. Natomiast i tak jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostaną wystawieni na bardzo fatalnych miejscach i będą bardzo zmarginalizowani. Przez co ziobryści szykują się do startu w wyborach z inną formacją. Bardzo możliwe, że z Konfederacją. Ziobryści się bardzo dobrze dogadują z narodowcami Krzysiu Bosak, te klimaty. Natomiast bardzo dobrze z tym, z korwinistami, znowu dogadywali się ludzie z porozumienia. Tam było całkiem sporo przejść między porozumieniem pana Gowina na, a korwinistami. Chyba pan Anacki się tak nazywał. Przeszedł, muszę sprawdzić, jak się. Tak, Robert, Robert Anacki. Też na niższych szczeblach sporo, sporo przechodziło i tak dalej, i tak dalej. Także tam były pewne powiązania, prawda? No i tyle, no jak w miarę pogarszania się sytuacji zdrowotnej pana, um, pana Kaczyńskiego, będzie coraz większa walka o władzę, co w normalnej sytuacji byłoby złe dla Polski. No bo wiadomo, że jak rządzący walczą między sobą, to nie skupiają się na rządzeniu, więc przy założeniu, że rządzą dobrze, to by oznaczało, że no nie mają czasu na robienie dobrze dla Polski, a to byłoby oczywiście źle. Natomiast założenie, że pisowcy dobrze rządzą, to jest mniej więcej takie założenie, jak to, że ja jestem piękną, młodą i ładną blondynką. W związku z tym, im oni będą mieli mniej czasu na rządzenie, to paradoksalnie może się okazać dobre dla Polski, no bo to ich rządzenie jest takie odwrotnie objawowe, tak bym to powiedział. Na ile procent według Ciebie Polska wejdzie do wojny napastniczej przeciwko Rosji w tym roku? Co za tym przemawia, jak i zaprzecza? Drodzy Państwo, to już się kończy dzisiaj Kończy się dzisiaj e, czas. Ja też nie ukrywam, że nagrywam ten odcinek troszeczkę z zapasem, bo niedzielę chciałbym spędzić z rodziną, więc nagrywam to wcześniej, a za, chwilk i za chwilkę muszę biec na spotkanie. Znaczy, biec. mam spotkanie online, słuchajcie. W najważniejszej firmie dla nas wszystkich, czyli YouTube, słuchajcie, YouTube poprosił mnie, znaczy sam poprosił. YouTube to se może poprosić. YouTube to może woźniak. Ono tutaj, tak? No to, wo, no to YouTube dał mi szansę audiencji u takiej pięknej, pewnej miłej, sympatycznej pani. Zaraz będę musiał biec. Ten temat jest wart, wart szczegółowego, szczegółowego rozwinięcia. Zwłaszcza, że ja mam tam pewne, pewną wiedzę, nie tylko z głównego nurtu, ale mam również swoje informacje i będę chciał je rozwinąć. Uspokajam. Moim znaczy tak. Po pierwsze, nie Polska wejdzie do wojny napastniczej przeciwko Rosji, tylko jeśli już, to zostanie dorzucona przez Stany Zjednoczone. Tutaj w tej kwestii się z panem Bartosiakiem zgadzam. Nie zgadzam się tylko co do jednego. No, według mnie jest to najgorsza rzecz, jaka może by się, się zdarzyć. Nie powinniśmy nawet rozważać czegoś takiego. No, mam wrażenie, że pan Bartosiak tutaj jest troszeczkę innego zdania. Ehm, e... Mm, tyle. Natomiast. Yy, natomiast uważam, że nie. W 2023 nie. Ja w ogóle uważam, że dzięki bohaterskiej postawie polskiego społeczeństwa, które postawiło bardzo duży opór wielu rzeczom negatywnym, które się w Polsce dzieją, pisowcy. Nie, nie zgodzą, znaczy inaczej. Ci, którzy by mieli zdecydować o tym, że PiS miałby nas dorzucić do konfliktu zbrojnego, nie zdecydują się tego odpisu żądać. Moim zdaniem Amerykanie bardzo dobrze znają nastroje społeczne w Polsce, i Amerykanie doskonale widzą, że decyzja o dorzuceniu Polski do konfliktu zbrojnego na Ukrainie mogłaby się skończyć konfliktem domowym w Polsce i obaleniem władzy. Bardzo podobnie jak na Białorusi. Białorusini nie zostaną dorzuceni do konfliktu zbrojnego na Ukrainie, bo Putin wie, że wtedy u Białorusini by obalili Łukaszenkę. Tak samo tu, e, moim zdaniem Biden wie, że gdyby Polska była dorzucona do konfliktu zbrojnego na Ukrainie w tej chwili, zanim zostaniemy urobieni, a to urobienie następuje, to mogłoby się tak okazać, że PiS zostanie pozbawiony władzy, a kolejna partia, która dojdzie do władzy, to wcale nie będzie partia, która będzie im przychylna. Więc moim zdaniem nie zaryzykują. Natomiast rzeczywiście jest urabianie nas Polaków i sądowanie pod względem wejścia w ten konflikt, i nie mam złudzeń, że bardzo się boję, że to urabianie zrobi swoje i w końcu będzie na to przyzwolenie społeczne. Natomiast ym, mi się wydaje, że wcześniej ten konflikt się skończy. Więc do tego konfliktu moim zdaniem, dzięki bohaterskiej postawie ludzi, którzy się sprzeciwiają tej propagandzie, która ym, nas to pchała, urabiała w stronę zgody na wepnięcie w ten konflikt. Moim zdaniem do tego nie dojdzie. Miejmy taką nadzieję. Występ Blagaj i Peace na Sylwestrze. Kompromitacja pis? Nie. To znaczy, prędzej już uwierzę w to, że to była zasłoda dymna dla przykrycia tych, tej akcji z cenami na Orlenie. Nie, to wiecie, oni zaliczają co chwilę jakieś kompromitacje. Ta nie była jakaś taka szczególnie duża. Prezes MPK Wrocław zapowiedział, że wystąpi do Walki z wnioskiem o zbadanie zawyżania cen paliw przez Orlen. Czy ma, to czy ma to szansę coś zmienić? Sprawdź sobie, kto jest prezesem WOKIK. Dzięki komu jest tym prezesem WOKIK? No i to jest w zasadzie odpowiedź na twoje pytanie. Ehm, nie. Moim zdaniem niestety nie. Ehm, no lecimy dalej. Kolejne pytanie. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Kolejne pytanie, przepraszam. E Czy aktualnie rosnące bezrobocie jest już przygotowywaniem do wprowadzenia dochodu podstawowego, e zwiększeniem ilości beneficjentów? Nie. Drodzy Państwo, po pierwsze, bezrobocie w Polsce jest po prostu skutkiem istotnej gospodarki. Natomiast tutaj bezwarunkowy dochód podstawowy to nie jest coś, co się daje bezrobotnym, to jest coś, co się daje kompletnie wszystkim. Dla bezrobotnych jest zasiłek dla bezrobotnych. Bezwarunkowy dochód podstawowy działa na zupełnie innej zasadzie. Działa na zasadzie takiej, że mimo tego, że pracujesz, to nie jesteś w stanie się utrzymać i w związku z tym jesteś uzależniony od tego zasiłku. To, to na tej zasadzie działa. Czy Ator lubi kebaby? Oczywiście, że Ator lubi kebaby um, i, i, i jeść też. Nie, słuchajcie, jestem kebabożercą, uwielbiam kepsiki. W ogóle, przy okazji, chciałbym serdecznie pozdrowić Kepsona, człowieka, który y, kiedyś robił podróże za kebabem, obecnie robi podróże za jedzeniem. Zajrzyjcie sobie, kanał Kepson się nazywa. Bardzo niedoceniony kanał, bardzo miłego, młodego człowieka który no, ma pasję do street foodu. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też Mr. Krychę. Mr. Krycha, człowiek, który daje mi siłę. Człowiek, którego miałem zaszczyt poznać osobiście, który wiem, że był na dnie, a który dzięki temu, że ciężko pracował i podjął właściwe decyzje, w tym dzięki temu, że Spotkał nas, chyba mogę to powiedzieć, spotkał na swojej drodze bardzo, war, bardzo wartościową, bardzo mądrą kobietę. Um, i jest na tyle mądry, żeby słuchać jej dobrych rad. Osiągnął niesamowity sukces. Przede wszystkim, oczywiście, mister Krycha osiągnął swój sukces dzięki temu, że jest pracowitym człowiekiem, który dostał szansę od losu i ją wykorzystał dzięki swojej ciężkiej pracy. Ale wydaje mi się, że osoba, która jest koło niego i która tak pięknie z miłością na niego patrzy, to też, też po prostu serce rośnie, jak się na nich patrzy, że ta osoba też była częścią tej szansy, którą mister Krycha wykorzystał. Obojgu was wszystkiego dobrego życzę i kepsodowi oczywiście też. Mam nadzieję, że Wam się wszystkim będzie wiodło. A kepsiko oczywiście lubię, uwielbiam kepsika. Chyba widać po mnie, że lubię kepsika. Lubię kepsika zwłaszcza na grubym cieście polanego sosiwem. Najbardziej takiego kraftowego bym sobie zjadł. Ostatnio odkryłem w ogóle kilka restauracji z kepsikiem. W ogóle na moim prywatnym kanale, tym Krzysztofator Woźniak, jest recenzja restauracji z kepsikiem zrobiona przez moją żonę. Także serdecznie zapraszam do, 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 do zapoznawania się, bo już trochę wiecie. Ja nie mam problemu, żeby zjeść kulę mocy z takim ostrym sosiwem z butelki. Przyswoje. Ale, ale, wiecie, taki kraftowy kepsik z mięcha, które nie jest mielone, tylko jest w płatach, albo w ogóle nie tylko taki doner, ale również, również wszystkie inne przejawy kuchni tureckiej. No. <słuch> Kurde, rozważyłem się, że też szlak mi trafił. E... E, obchody urodzin Bandery na Ukrainie. Czy takie świętowanie wpłynie na konflikt? Oczywiście, że tak. Również dlatego, że Rosji będzie coraz łatwiej e, propagandystycznie w tym momencie. Ja przypominam, że zgodnie z rosyjską propagandą podkreślę słową propagandą jest y, jednym z powodów tego konfliktu jest denazyfikacja Ukrainy. No to Ukraińcy, którzy świętują urodziny Bandery, no bardzo mocno pomagają Rosji w sianiu tego typu narracji. Moim zdaniem nie, Ukraina została zaatakowana ze względu na zasoby naturalne, które tam się znajdują, ale, no ale Rosja mówi co innego. I to, że między innymi dzięki Samym Ukraińcom teraz dostała po prostu prezent w postaci całej masy różnych, e, różnych fotek i, i filmików. No to, no to chyba wpłynie, nie? Tak swoją drogą bardzo ciekawe jest to, że pisowcy twierdzą, że ten, e, to zdjęcie główno dowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy na tle e, portretu bandery to zniknęło, dlatego że pisowcy o to poprosili. No mi się wydaje, że to mogło dlatego, dlatego zniknąć, że bardzo mocno było bardzo mocno hulało w internecie by być bynajmniej nie polskim, ale generalnie międzynarodowym, jako ewentualny dowód na potwierdzenie tezy, że w Ukrainie to jednak przepraszam, na Ukrainie, profesor Miodek mówi na Ukrainie, że na Ukrainie to jednak no, mają niezdrowy, niezdrowe podejście do pewnych spraw. No, sorry, tu. takie rzeczy się nie robi. Jak ktoś cię oskarża o bycie naziolem, to nie robisz sobie yy, urodzin, yy, hucznych urodzin na bardzo wysokim po, yy, poziomie. Nie robisz sobie urodzin do współpracownika Adolfa. No, no sorry. To, że on tam siedział w więzieniu i tak dalej, to siedział. Ale dlatego, że się pokłócili. No, a to, że Rosja jest zakłamana jak cholera i Rosja to przecież w ogóle był i tak dalej, i tak dalej, to jest inna kwestia. Natomiast podkreślam, że ja to wszystko mm, rozpatruję nie na zasadzie takiej, że ja twierdzę, że na Ukrainie są naziści, broń Boże. Ja tylko rozpatruję to z takiej czysto politologicznej kwestii. No kurde, nie dajesz przeciwnikowi amunicji, tak? Jak przeciwnik się namierza na sygnał telefonów komórkowych... To nie, to nie stoisz sobie koło jakiegoś ważnego strategicznego celu i nie rozmawiasz przez telefon, nie? Proste? Proste, no. Jak cię oskarżają o powinowactwo do swastych innych tego typu rzeczy, to nie robisz urodzin Bandery, no. A w ogóle urodzin Bandery nie powinni robić, bo to był oprawca. Człowiek, który jest odpowiedzialny za rzeź wołońską. Zresztą nie tylko on. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, pa.